Najsłynniejszy fragment programu Show Męski Show, czyli tak zwane rozmowy w tłoku. Proszę Państwa, ktoś kiedyś powiedział, trudne problemy pozostawione same sobie staną się jeszcze trudniejsze. Dlatego zaprosiłem do ich rozwiązywania tych właśnie, którzy za moment się pojawią. Jako pierwszy, uwaga, polski rumcajst z niewybrednym poczuciem humoru, Janusz Rewiński. Zapraszam serdecznie. Uwaga, niebawem zaskoczy nas wszystkich przebojowym sopranem z wyprostowanym głosem już wkrótce, na razie jeszcze nie, zawsze uśmiechnięta, proszę bardzo, Joanna Senyszyn. Ciepły jak lód, wylewny jak Bałtyk, wołają na niego Kazik, ale nie Staszewski, u nas tylko Kazik, Kazimierz Marcinkiewicz, premier. Kobieta Manifa, choć Manif nic o tym nie wie, to taki żart głupi. Kasia Szczuka, proszę bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie, proszę Państwa. Witam ciepło, wiem, że wszyscy już myślami jesteśmy blisko świąt, ale spróbujmy jednak podsumować to, co wydarzyło się w ostatnich dniach w kraju i na świecie. No to właśnie, co się wydarzyło, bo tak nie wiem nic, bo dlatego, że byłem u tego, u szwagra na wsi, a u niego dochodzi tak, albo lodówka, albo telewizor, bo ma jedno gniazdko, nie? Także nie jestem na bieżąco. To może ja pokrótce streszczę, panie Wale przeciwpowodziowy. Po pierwsze, Radio Maryja nadal ryzyka. Po drugie, sprawa więzień CIA ciągnie się jak rurociąg pod nie Bałtyku. A po trzecie, nasz ukochany premier, zamiast rządzić, pałęta się po różnych stacjach telewizyjnych i daje ciała. To znaczy, że ten szwagier miał rację, że postawił na lodówkę. Panie premierze, przekartkowałam program rządu i tutaj nie pomogłoby niestety, nie wiem, nawet wydanie piąte poprawione. No, zgadza się, pani Kasiu, nawet 40 by nie pomogła. Ale panie premierze, z tymi pieniążkami to coś szalejecie, jak pleśń na sekrecie mnicha, cokolwiek to oznacza. Właśnie, 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 szastacie tym budżetem na lewo i na prawo, jak leci, tak jak ta tirówka nad autostradzie. No, widzę, że jest pan znawcą motoryzacji. Cóż, Kaziu... Widzę, że już pani mówi... sama do siebie, a gratuluję. Drogi premierko, tak się składa, że obydwoje mamy tak samo na imię, więc różnimy się tylko końcówką. No, rzeczywiście ja końcówkę mam raczej inną. Takie są prawa natury. Przepraszam, panie premierze, a propos, może tak już skończmy z końcówką. Co rząd zamierza zrobić w sprawie rosyjsko-niemieckiego rurociągu omijającego coraz bardziej nasz kraj, prawda? Bo... No cóż, panie Szymonie, patataj, patataj, ominął Rusek nasz kraj. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, my też ich pominiemy. Ale przepraszam bardzo, w jaki sposób ich pominiemy? Bo na przykład podczas składania noworocznych życzeń. Oraz wydałem już rozkaz, aby wszyscy wczasowicze wypoczywający nad Bałtykiem bezczelnie sikali do morza i żeby ta ruska rura zmiękła. No brawo, brawo! Widzę, że jest pan urodzonym dyplomatą. Nie będziemy co prawda mieć drugiej Japonii, ale będziemy mieć drugie morze, żółte. Przepraszam, przepraszam, czy pani posłance LSD, SLD, SLD, przepraszam, uderzyło do głowy? Właśnie, pani profesor, słyszeliśmy, że postanowiła zmienić pani
swój głos. Panie Szymonie, postanowiłam popracować nad głosem, ponieważ nie brzmi on poważnie. Nie zdążę nawet dokończyć dowcipu, a już wszyscy się śmieją. No to, naprawdę, to jesteś czarna perła. Dzisiaj ludzi rozśmieszyć byle czym to potrafi, ta mandaryna albo ten leper z mównicy sejmowej. To jesteś trzecia na liście teraz. A ja czwarty tam. Dobra, okej, ale ćwiczy pani, prawda? Tak, może pani powiedzieć, jak wygląda? Ćwiczę, mam różne zestawy ćwiczeń. No właśnie, jak to mogę wygląda? Mogę pokazać, gdyby państwo chcieli, tak? No trudno, prosimy. No to proszę państwa, to wygląda tak. Trzeba wyszybrać bardzo wygodną pozycję, najlepiej leżącą. O, tak. Oddychamy, rozluźniamy diafragmę. Co, przepraszam? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tutaj, przepraszam. Z gdzie to jest? Tutaj, tak? Zamykamy oczy. Panie Kazimierzu. Przepraszam. Oczy zamykamy. A teraz myślimy o czymś bardzo przyjemnym. Na przykład pulpety w sosie koperkowym. A to ciekawe. Nie wiesz. Proszę państwa, może wszyscy spróbujmy, panie Szymonie, ma pan pulpety? Oha, jak w Nie, no ja nie zauważam, tam no coś widzę, ale... Może ja spróbuję. Ależ to nie jest przecież prowadzi, ależ to... Czy to dobrze? Nie, no, pani nie. Proszę państwa... Wydawało mi się, że jesteś pochodzinny. Proszę państwa, to są takie ćwiczenia, proszę powtarzać. Mam pulpety. Mam pulpety, mam pulpety. No bardzo pięknie, widzę, że pięknie państwo się rozluźnili. Może ja pomogę. Pięknie państwo się rozluźnili, to teraz specjalnie taki wierszyk na zmianę głosu. Baba chłopu dłubie w oku, pewnie kogoś ma na boku. Bardzo udany wiersz. Prawda, że słychać różnicę? Tak, poruszające, dziękujemy. Słychać znakomicie, zaświergoliłaś jak ułaskawiony słowik. Dziękuję. Poczekaj, bo zaraz zerzę mnie ciekawość, więc tak z innej rury. Tak. Czy ty przebiłaś do nas na Harleju? Nie, no skąd? Pewnie, pewnie chodzi o mój strój. No cóż, no po prostu. Czy to jest połowa do upodobnienia się do skłoplastyki z lat 80. Nie, Kasia, ale to było niemiłe. Nie, jednak naprawdę. No, pani Kasia mi zazdrości, bo sama z przodu deska, z tyłu deska, a kobieta powinna mieć trochę ciała, a nie tylko chlastać jęzorem. Well. Moje panie, jeśli pozwolicie, to ja zadam pytanie panu Marcinkiewiczowi, jeśli można. Panie premierze, obiecał pan między innymi, że wyjaśni wreszcie sprawę domniemanych więzień CIA w Polsce. I? No właśnie, ja się pytam. I? Ale co ja mam odpowiedzieć? No nie wiem, no właściwie to pan jest premierem, prawda? No, wie pan, panie Szymonie, to najłatwiej tak powiedzieć, to pan jest premierem, a może pan jeszcze zapyta, dlaczego mojego doradcę do spraw Polonii, Michała Dworczyka, ojej, przepraszam, nie wpuszczono na Białoruś. Ojej, ojej, zaraz, proszę się nie rozmazywać, no. Przepraszam. Nie, dobra. No właśnie, ale dlaczego słyszałem... Puściło mi, przepraszam. Ale jeszcze pozbieram, przepraszam. To regularne. O nie, łez. No. Proszę, słyszałem przecież, że był tylko niepożądany i to wszystko. Niepożądany, bo co? Ubrał się jak pajac, nie ogolił, to kto go miał pożądać? Kobiety na Białorusi są wybredne przecież. A no tak. A ty, Bęcwale, wiesz to z autopsji? Nie, z obdukcji. To kiedyś... Kiedyś tam w Mińsku chciałem się zbliżyć do jednej, to Nie, ale już dobrze jest. O, nie, bo tak, zarosło płakami. To były rozmowy w tłoku. Bardzo dziękuję moim gościom. I w tym momencie państwu pokażę Marsjanina.